Płaski pędzel jest bardzo przydatny do rozmywania farby, do blurowania farby, do tworzenia takich efektów właśnie rozmycia, jak na przykład mgła. Bardzo dobrze również nadaje się do tworzenia faktur różnego rodzaju. Wtedy inaczej troszeczkę go używamy. Namaczamy go w farbie i takimi punktowymi dotknięciami, czy całej powierzchni pędzla, bądź tylko jego krawędziami, nachyloną pod kątem do powierzchni płótna, możemy świetne tutaj nadać takie elementy faktury. W tym przypadku faktury fal na samych grzbietach, zaznaczając właśnie te grzbiety fal białym kolorem, czyli tą całą pianę, te krople wody, które unoszą się gdzieś nad tym pulsującym, tutaj wrzącym oceanem. Jest to bardzo ciekawe stylistycznie zadanie. Ja na dzisiaj skończyłem mój obraz. Podpisuję go na koniec oczywiście, tak jak wszystkie moje obrazy, kałankiem, zwykle po prawej stronie. Pamiętaj, że jeżeli malujesz i założysz, że chcesz mieć właśnie pomalowane krawędzie również obrazu boki na kolor ten, który wygląda, jest na obrazie namalowany, to musi być spójny. Tak jakby ta woda oblewała w tym przypadku obraz z każdej jego strony, a niebo właśnie w tych miejscach, gdzie jest niebo. Dzięki za uwagę i zapraszam Cię do oglądania moich kolejnych filmów oraz na moją stronę tomaszgroma.pl.